Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Surowce Cukiernicze. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie, zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Dodatkiem do żywności jest każda substancja, zazwyczaj sama, niespożywana jako żywność i nieużywana jako typowy jej składnik, mająca lub nie mająca wartości odżywczej. Jej świadome wprowadzanie do żywności do celów technologicznych w czasie wyrobu, przetwórstwa, przerobu, obróbki, pakowania, transportu lub przechowywania powoduje lub może powodować, że stanie się ona bezpośrednio lub pośrednio składnikiem żywności, albo w inny sposób będzie oddziaływała na jej cechy organoleptyczne. Pojęcie to nie obejmuje skażeń lub substancji dodawanych do żywności dla utrzymania lub polepszenia wartości odżywczej. Celem stosowania dodatków do żywności jest utrzymanie stałej i powtarzalnej jakości produktu, przedłużenie trwałości produktów, a więc ograniczenie lub zapobieganie niekorzystnym zmianom spowodowanym przez drobnoustroje enzymy lub utlenianie. Zapobieganie niekorzystnym zmianom jakościowym, w tym organoleptycznym, jak zmiana barwy, smaku, zapachu czy konsystencji. Ułatwienie prowadzenia procesów produkcyjnych, zwiększenie ich efektywności na przykład przez zmniejszenie energochłonności, ubytków lub zwiększenie wydajności, ułatwienie stosowania lub wykorzystania produktu, otrzymanie nowych produktów, np. żywności o obniżonej lub podwyższonej kaloryczności, zwiększenie atrakcyjności konsumenckiej. Ze względu na funkcje technologiczne, dodatki do żywności stosowane w cukiernictwie dzielą się na utrwalające, czyli przedłużające trwałość wyrobów cukierniczych, kształtujące strukturę, kształtujące cechy sensoryczne, dodatki uzupełniające i pomocnicze w przetwórstwie. Substancje dodatkowe do żywności uszeregowane są zazwyczaj w grupach, które określają ich funkcje technologiczne. Barwniki Nadają, przywracają albo wzmacniają barwę środkom spożywczym. Aromaty. Substancje używane w celu nadawania zapachu lub smaku. Substancje aromatyczne nie mają oznaczeń numerycznych. E. Konserwanty. Przedłużają trwałość środka spożywczego poprzez przeciwdziałanie wzrostowi i namnażaniu się bakterii, pleśni i grzybów. Kwasy. Regulują lub zwiększają kwasowość środków spożywczych. Przeciwutleniacze zabezpieczają środki spożywcze przed rozkładem spowodowanym utlenianiem. Substancje słodzące służą do nadania słodkiego smaku środkom spożywczym. Inne substancje: stabilizatory, emulgatory, zagęstniki, substancje żelujące, substancje wzmacniające smak i zapach, skrobie modyfikowane, substancje wypełniające. Substancje wiążące, substancje utrzymujące wilgoć, substancje spulchniające, substancje glazurujące, substancje przeciwzbrylające, substancje pianotwórcze i przeciwdziałające pienieniu, sekwestranty, nośniki, substancje użyte do rozpuszczania i rozcieńczania substancji dodatkowych. Gazy do pakowania i gazy nośne czyli gazowe środki wypierające. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.